Hej ludziska, ostatnio wystartowała nowa beta DirectX 11. Z tej okazji postanowiłem zrobić porównanie, jak bardzo zwiększona płynność gry. Na starcie powiem, że nie mam sprzętu z wyższej półki. Mój komputer jest raczej przeciętny, jednak pokażę wam to stan gry na gorszym sprzęcie. Na początku zobaczycie materiały porównujące DirectX 9, potem 12, a na końcu 11. Dlaczego? Chciałbym bardziej zrobić porównanie 12 oraz 11. W międzyczasie, gdy będziecie oglądać to na ekranie, ja będę opowiadał o moich doznaniach podczas tej bety. Szczerze powiem, że beta zaskoczyła mnie dosyć pozytywnie. Faktycznie zacząłem odczuwać wzrosty FPS-ów, czasami nawet dające dwa razy większe efekty. Są to porównywalne wyniki co DirectX 12, a czasem nawet lepsze. Jednak to nie wzrost FPS-ów jest główną atrakcją tej bety, a stabilność, jak i jej płynność. Nie wiem czy tylko u mnie, ale gra stała się bardziej stabilna. Jest o wiele mniej małych dropów FPS-ów, mapy szybciej się wczytują. Gdy dookoła jest większa liczba osób, gra aż tak bardzo się nie dławi. Widać, że zaczyna powoli sobie radzić. Jak w przypadku innych map jest wszystko ok, tak w Lion's Arch porównanie nie będzie aż tak miarodajne z powodu nagłego wysypu osób testujących specki. Jednak i przy większym obciążeniu nie ma takiej tragedii, jaka była przy DirectX 9. A pamiętać trzeba, że to co widzicie na ekranie, jest nagrywane OBS-em, co dodatkowo obciąża komputer. Wydaje mi się, że gra lekko wyładniała. Tekstury stały się ostrzejsze i po prostu jakieś bardziej milsze dla oka. Lepsza praca światłem oraz cieni także wpadła mi w oczy, więc osobiście uważam, że gierka naprawdę idzie w dosyć obiecującym kierunku. Nie obeszło się jednak bez bugów. Czasami komunikaty czy inne postacie, czy do graczy, czy NPC zmieniają kolor, co jest nie tyle uciążliwe, co po prostu zabawne. Jest to beta, więc spokojnie można to wybaczyć twórcom. Ja jednak spotkałem się z innym bugiem. Podczas grania postać potrafi złapać slow motion. Jak to wygląda? Gdy na przykład biegnę postacią i chcę nagle skręcić w bok, czy lewo, czy prawo, dostaję jakby slowa. Wszystko dookoła jest na takiej samej prędkości jak na początku, jednak postać nagle spowalnia. Nie wiem, czy jest to tylko moja wyobraźnia, czy dzieje się tak realnie. Wiem, że zauważyłem to na czarze. Cóż, aż tak wiele nim nie grałem, więc szczerze mówiąc nie jestem w stanie tego stwierdzić w 100%, jednak do tej pory tego nie było, a z opowieści innych osób, z którymi mam kontakt, wyszło, że oni mają całkiem podobne spostrzeżenia. Teraz na ekranie widzicie porównanie FPS-owe trzech DirectX-ów. Do tej pory były one osobno, teraz będziecie mogli idealnie zobaczyć, jakie są różnice. Kolejno od lewej DirectX 9, potem 11 i na końcu 12. Jeszcze szczerze mówiąc, jestem naprawdę zadowolony z tej bety. Można powiedzieć, że stoi ona na poziomie addona DirectX 12, co wróży dobrze. Jestem bardzo ciekawy, jak dalej to się rozwinie. Mam nadzieję, że pójdzie to w dobrym kierunku i nic nie zepsują. Jeżeli działa wam ten DirectX 11, zachęcam go używać. Jeżeli jest sytuacja, że gra wam całkowicie nie działa, nawet bez włączania 11, tu polecam wejść w opcję skrótu Guild Wars 2, którego macie na pulpicie, i w ścieżce dodać po spacji myślnik DX9. Według Areny może to w jakiś sposób pomóc. Cóż, z mojej strony mogę powiedzieć, że beta jest naprawdę fajna, a DirectX 11 faktycznie się udaje, więc zostaje nam tylko czekać, by zobaczyć jego dalsze wersje. Cóż, dajcie komentarz, jak u was działa 11, dajcie łapkę w górę i suba, by być na bieżąco z moimi materiałami. Mówi do was Sizu, hej!